live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend. Hej, ściananas! Z tej strony Sylwia i witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda dzień w moim życiu, a właściwie to dwa dni. Po prostu nakręciłam vloga podczas mojego ostatniego pobytu w Warszawie i postanowiłam się nim z wami podzielić. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda, kiedy mamy dzień nagraniowy. Ponownie pojawi się Daw, poznacie mojego bardzo dobrego kolegę Karola. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału. A teraz nie przedłużajmy i idźmy na pociąg! No i czas pojechać do Warszawy. Około 9 miałam pociąg z Katowic. No a że jedzie on jakieś 2,5 godziny, to postanowiłam nie marnować czasu, tylko napisać jakieś konspekty, plany filmików i tak dalej. W międzyczasie odkryłam, że niesamowitą frajdę sprawia mi robienie dyskotek i z pociągowych lampek, ale tego może lepiej nie komentujmy. No i w tym świetnym humorze dotarłam do stolicy. Dobry początek. Zobaczyłam się z moim kolegą od serca, Karolem Osyndowskim. Na pewno kojarzycie jego głos, dlatego teraz on coś powie, a wy w komentarzach piszcie, z kim wam się to kojarzy. Cześć, słuchajcie, jesteśmy teraz pod Pałacem Kultury. Nie wiem, czy mieliście okazję tu kiedyś być, ale jest to naprawdę pięknie, więc zachęcamy do przyjścia do Kinoteki, gdzie możecie zobaczyć wiele wspaniałych filmów i... Tak, na przykład Klub Buczykiego. Tak? Nie, nie, to o nie, wygląda tak, jakbym ja teraz sugerował, że Sylwia ma to powiedzieć, ale to nie było planowane, to nie była reżyserka. Więc tak jak mówię, jesteśmy pod Pałacem Kultury, z moją kochaną Sylwusią, także naprawdę jest super, zaczyna padać, więc musimy uciekać, gdzieś się musimy schować, do zobaczenia. To nasze dzieci, gromadka naszych dzieci. Pozwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca w Warszawie z bogatą historią, jak na przykład Złote Tarasy. Ale z Karolem jest fajnie zawsze i wszędzie. Koniecznie sprawdźcie jego media społecznościowe, one będą tam w opisie na dole. Witam was w moich skromnych progach. Byłam w hotelu Intercontinental w Warszawie, mieszkałam na 29 piętrze i sami zobaczcie, jaki miałam widok z okna. Wow. Odnajdziemy się, ten pocałunek, by pożegnać się. Jaki masz hasło na iPhone'a? Julio, kocham cię. I powiem ci. Szybko musieliśmy wrócić do pracy i zacząć rozkładać sprzęty, żeby nagrać filmik z Karolem. Właśnie, jeśli chcecie zobaczyć filmik z Karolem, to dajcie mi znać w komentarzach. Jest on już nagrany, ale wolę się upewnić, czy na pewno chcecie go jeszcze zobaczyć na moim kanale. Dobra, idziemy zobaczyć ananasy! Wyszłam do was przed hotel i bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam was poznać. Jesteście wszyscy niesamowici i było mi niezmiernie miło zobaczyć wasze przepiękne twarze. Od razu po tym poszłam na spotkanie z blogerkami Disneya. W sumie to spędziłyśmy ze sobą trochę czasu, podpowiadałam im na pytania na ich blogi, zrobiłyśmy sobie zdjęcia. Dziewczyny zachowywały się naprawdę mega profesjonalnie i bardzo, bardzo je polubiłam. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Na sam koniec dnia poszłam na basen. Jak pewnie możecie zauważyć, nie potrafię pływać, ale nie mogłam sobie odpuścić tego, żeby nie pójść na basen na 43 piętrze, gdzie widać całą piękną Warszawę. Dobranoc! No i kolejny piękny dzień. W tym filmiku nie będę wam pokazywać mojej porannej rutyny. Jeśli chcecie, to po prostu zostawcie łapkę w górę i będę wiedzieć, czy zrobić taki filmik dla was. You've been fighting for it all your life. You've been struggling to make things right.
Najpierw nagrywałam różne rzeczy, które będziecie mogli zobaczyć, jeśli będziecie oglądać Disney Channel i śledzić wszystkie ich media społecznościowe. A później przyszła Daw. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam ją poznać. Przeprowadziłam z nią wywiad, podczas którego zadałam jej wasze pytania. Teraz na ekranie wyświetla wam się filmik, na którym możecie kliknąć i zobaczcie go, jak tylko skończycie oglądać to wideo. Później pojechaliśmy na sesję fotograficzną z Daw, więc zobaczcie, jak to wszystko wygląda. A teraz uwaga, Daw ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Poland, it's Daw Cameron, kocham cię, Polska! Później poszłam na jeszcze jedno spotkanie z Daw, tym razem w imieniu Radia Youngstars. I właściwie to tyle. Jak pewnie zauważyliście, jest on bez porannej i bez wieczornej rutyny. Jeśli chcecie zobaczyć coś takiego na moim kanale na YouTubie, to po prostu dajcie mi jakoś znać. Linki do moich mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Twitter, Snapchat i wszystkie te inne, jak i osób, które były w tym vlogu, czyli Karola i Daw, możecie znaleźć w opisie na dole, więc koniecznie sprawdźcie i obserwujcie nas. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby dołączyć do naszej ananasowej rodzinki. My widzimy się w kolejnym filmiku już za tydzień.